Witamy dzisiaj pana Macieja Smolińskiego. Dzień dobry, witam wszystkich gorąco. Cześć Wojtku. Maćku, powiedz, jak tam trasa koncertowa z zawodą, to znaczy u nas w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie? No, była bardzo pracowita i bardzo też taka przyjemna. W tym roku pobiliśmy prawdziwe rekordy, ponieważ tych koncertów było optymalnie tak jak zawsze dużo, ale też jakby frekwencja była niesamowita. I chyba magią tego koncertu i tego cyklu Polska Noc z Gwiazdami jest to, że dla każdego coś się mogło znaleźć, bo mieliśmy góralskie brzmienie od Kordiana. Był Skolim, który jest facetem, który dociera do młodych, starszych przez to takie brzmienie latino disco. Zenek, nasza kochana legenda, Zdenio Martyniuk. Ja, jako człowiek z telewizji, który też śpiewa, który daje muzyki dużo od siebie, jeśli chodzi o mój repertuar, ale też złote polskie przeboje. Mamy Vivata, mamy Kaspiego, Kropę, no tu jest po prostu dużo. Waldi jest oczywiście, który też robi fajną robotę. No, ja osobiście uważam, że osoby, które przyjechały na koncert, na pewno wróciły szczęśliwe, z zdartym głosem od śpiewania i z bolącymi nogami, bo mnie do dzisiaj nogi jeszcze bolą. Super fajnie, no, miałem okazję z wami właśnie koncertować i jeździć w New Jersey, na Florydzie, w Nowym Jorku, no i oczywiście w Chicago. Tak. Frekwencja niesamowita dopisała na wszystkie, można powiedzieć, koncerty. No i co, no i chciałbym sobie zapytać, jaka będzie następna trasa koncertowa twoja i całej tej drużyny? No ja mam bardzo wielką nadzieję, że te nasze koncerty będą co roku i myślę, wydaje, że czasami taki niedosyt jest lepszy niż przesyt. Faktycznie raz w roku, tak po wakacjach, na początku jesieni, będziemy robić taką wielką trasę właśnie z fajnymi artystami, którzy no, przyniosą polskość, a my oczekujemy polskości od was, bo nam zależy na tym, aby Polacy przychodzili, spędzali miło czas, żeby ta społeczność nasza narodowa istniała niesamowicie, żebyśmy wspierali siebie i być może, jeśli ktoś pozna sąsiada, o którym nie wiedział, że jest Polakiem, jeśli ktoś stanie się przyjaciółmi po takim koncercie, no to myślę, że nasza misja jest zrealizowana, bo my chcemy być takim powodem do tego, żeby Polacy mogli spotkać się, zjeść pyszne jedzonko, posłuchać muzyki, po prostu stać się jedną wielką, fajną rodziną. O to chodzi w tych koncertach i taka jest misja naszych polonijnych tras koncertowych. Jeśli tak było, to bardzo jest mi miło. Zdraź nam tajemnicę, kiedy następne piosenki twoje wychodzą? Słuchajcie, w ogóle to jest numer niezły, bo właśnie jesteśmy w Chicago, kończymy teraz trasę koncertową właśnie w tym miejscu. Ja mam taką piosenkę pod tytułem Międzyzdroje. Nie wiem, czy to będzie taki tytuł. Międzyzdroje, czy może Lato i My, bo taki jest refren, ale no nie nagrywam klipów w Międzyzdrojach, tylko nagrywałem w Chicago. Jakoś tego musiałem wybrnąć, ponieważ tuż po locie z Nowego Jorku do Chicago Grzegorz Palarczyk z Millennium nagrywał mój klip i wiesz, skoczyłem taką rolę faceta, który mieszka w Ameryce, który właśnie wspomina tą miłość z Międzyzdrojów z Polski i o tym też śpiewam w tym numerze. Mam nadzieję, że premiera niedługo będzie. Udało mi się zrobić zdjęcia. Nagrywaliśmy na przedmieściach Chicago, nagrywaliśmy pod domem Kevina w Chicago, także no, mam nadzieję, że będzie wam się podobało. Klip na spontanie, ale chyba o to chodzi. Z pewnością czekamy na ten twój klip i co, nie możemy się doczekać następnej waszej trasy koncertowej, bo wiem, że wspaniale prowadzisz, już nie pierwszy raz. No i co, do zobaczenia następnym razem. Tak jest, pozdrawiam całą Polskę, całą Polonię, słuchajcie. Tworzymy jedną wielką, wspaniałą rodzinę. Życzmy sobie dobrze, spotykajmy się i wy już planujcie 2025 rok. Dziękuję, dla wydarzeń z Florydy Wojciech Wagner i Maciej Smoliński, ciao!